Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Wczoraj widziałeś dressing zarzucony na oponki, no i wyszło jak wyszło. Dzisiaj ponownie widzisz ten sam produkt. Kurczę, miałem niedosyt, tak jak mówiłem, więc popełniłem jeszcze raz aplikację i zobacz, jak tym razem poszło. No i widzisz, 1100 km bodajże chyba. On jeszcze siedział, to nie jest tak, że on zniknął. On siedział jeszcze. Co do dressingu, słuchaj, bez emocji. Naprawdę bez emocji. On nie jest złym dressingiem. To nie jest tak, że to jest beznadziejny dressing. Ja go słyszałem, że niby trzeba wygrzać. No ja go wygrzałem za pierwszym razem, to widziałeś, co wyszło. Wczoraj widziałeś, jak wyszło, jak go wygrzałem. Słońca dostał, no. Dla mnie to jest taki bez emocji dressing. O! Wykończenie satynowe, siedzi no jak na powłokę, to bez szału, jak klasyczny dressing. Tak naprawdę nie wiem, nie ma emocji przy nim. O, może tak, po tym pierwszym, nie wiem, czy tak się zdegustowałem, że stwierdziłem, że to nie dla mnie impreza z tym produktem, i dlatego no popełniłem drugi raz, kurczę. I no siedział, no siedział, no ale on też tam 2-3 mycia dziwnie jakoś zjeżdża. Kurczę, te nierówne pokrycie. No są, o może tak powiem. Znam dressingi, które są lepsze. O. Ten nie jest najgorszy, ale znam lepsze. Więc tutaj w tę stronę bym gryzł. Czy będę jeszcze ruszał temat z tym dressingiem? Już mi się nie chce. Nie, dlatego, że nie jara mnie produkt. O, tak, może. Nie jara mnie i dlatego sobie odpuszczę.
Więc z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Do zobaczenia.